Zadanie dziewiąte. Dany jest ciąg AN, który jest równy 10N odjąć 2 dzielone na 2N plus 1. Sprawdź, czy ciąg jest arytmetyczny. Żeby ciąg był ciągiem arytmetycznym, to jego różnica, czyli ta wartość, którą dodajemy do każdego kolejnego wyrazu ciągu lub którą odejmujemy od każdego kolejnego wyrazu ciągu, R musi być stałe. Czyli tutaj możemy zapisać, że R musi być stałe. Natomiast, żeby sprawdzić, czy ciąg jest arytmetyczny, to musimy wyznaczyć jego różnicę. Czyli musimy sprawdzić, jaka jest ta różnica, czy ona jest stała, czy nie. Żeby wyznaczyć różnicę, no to od kolejnego wyrazu ciągu musimy odjąć jego poprzednią wartość. Dlatego na tym etapie musimy wyznaczyć wzór na kolejny wyraz ciągu, który mamy podany w zadaniu, czyli musimy wyznaczyć po prostu AN plus 1. Czyli pod N podstawiamy N plus 1 i tutaj otrzymujemy 10 razy N plus 1 odjąć 2. To będzie w liczniku, natomiast w mianowniku mamy 2 razy N plus 1 i dodać 1. I teraz musimy uprościć licznik i mianownik tego ułamka. W liczniku otrzymujemy 10N dodać 10, no bo zawartość nawiasu wymnożyłam przez 10 i minus 2 przepisuję. W mianowniku mamy natomiast 2N plus 2 plus 1, czyli otrzymujemy tutaj 10N plus 8, a w mianowniku 2N plus 3. To już w zasadzie jest najbardziej prosta postać wzoru na kolejny wyraz ciągu arytmetycznego, czyli tutaj mamy 10N plus 8 dzielone na 2N plus 3. Na tym etapie możemy już wyznaczyć różnicę, czyli te wartości liczbowe, które mam, te wzory podstawiam pod ten wzór na różnicę, czyli tutaj będę miała 10N dodać 8 dzielone na 2N plus 3, odjąć AN, czyli odjąć tę wartość, czyli tutaj będziemy mieli 10N odjąć 2 dzielone na 2N plus 1. I teraz, żeby uprościć to wyrażenie, które otrzymałam tutaj po prawej stronie równania, ja muszę te dwa ułamki doprowadzić do wspólnego mianownika. I teraz popatrz. Jeżeli mamy dodawanie lub odejmowanie ułamków o różnych mianownikach, to zawsze działa taka zasada. Mianowniki zawsze możemy przez siebie przemnożyć, natomiast w liczniku mamy licznik pierwszego ułamka razy mianownik drugiego plus minus licznik drugiego razy mianownik pierwszego. Korzystając z tej zasady, ja tutaj mogę zapisać po znaku równości w mianowniku 2n plus 3 razy 2n plus 1, czyli mianowniki przez siebie wymnażam. Natomiast w liczniku zapisuję 10n plus 8 razy 2n plus 1 odjąć 10n odjąć 2 razy 2n plus 3. No i teraz upraszczamy. Najpierw wymnażam zawartości tych dwóch pierwszych nawiasów przez siebie, czyli 10n razy 2n to będzie 20n do potęgi drugiej, następnie 10n razy 1 to będzie plus 10n. Dalej, 8 razy 2n to będzie plus 16n, no i 8 razy 1, tutaj może to na razie cofnę, to będzie plus 8. No i teraz tutaj, zwróć uwagę, mamy minus, więc przepisuję ten minus i zawartość wymnożenia tych dwóch kolejnych nawiasów ja zapiszę tu również w nawiasie i tutaj będę miała 10n razy 2n, to jest 20n do potęgi drugiej, następnie 10n razy 3, to będziemy mieli 30n, następnie minus 2 razy 2n to będzie minus n, minus 4n, no i minus 2 razy 3 to będzie minus 6. I teraz wymnożymy sobie mianownik i tutaj będziemy mieli 2n razy 2n to jest 4n do potęgi drugiej, 2n razy 1 to jest tutaj plus 2n, następnie 3 razy 2n to jest plus 6n, no i 3 razy 1 to jest po prostu plus 3. Ja tutaj te strzałki na dole w mianowniku powycieram,
ponieważ będziemy potrzebowali jeszcze tutaj nam miejsca na redukcję wyrazów podobnych w ewentualnej, czy nie w ewentualnej, ale po prostu w tej różnicy, którą liczymy. Czyli mogę tutaj po znaku równości zapisać, że mamy w liczniku 20n dodać, no i tutaj mamy 10n plus 16n, to jest 26n dodać 8, odjąć, otwieram nawias i w nawiasie robię redukcję wyrazów podobnych, tutaj mamy 20n kwadrat, no i 30n odjąć 4n to jest 26n, czyli tutaj mamy 26n odjąć 6, a w mianowniku mamy 4n do potęgi drugiej, dodać 8n i dodać 3. I teraz w liczniku ściągam nawias i tutaj otrzymuję 20n do potęgi drugiej, dodać 26n, dodać 8, odjąć 20n do potęgi drugiej, odjąć 26n i dodać 6. Mianownik pozostaje bez zmian. I teraz zwróć uwagę, że możemy tutaj dokonać redukcji wyrazów podobnych, czyli 20n kwadrat redukuje się nam do zera, 26n również. I w liczniku pozostaje 8 dodać 6, 8 dodać 6 to jest 14, natomiast mianownik pozostaje bez zmian, czyli tutaj mamy 2n kwadrat, dodać 8n i dodać 3. I teraz zwróć uwagę, że r jest opisane wzorem 14 dzielone na 4n do potęgi drugiej, dodać 8n i dodać 3. R nie jest tutaj wartością stałą. Zależy od n. Oznacza to, że dla każdego wyrazu tego ciągu r będzie wyglądało troszeczkę inaczej, będzie miało inną wartość. No i teraz dla A1, czyli dla pierwszego wyrazu tego ciągu, r będzie równe 14 dzielone na 4 razy 1 do potęgi drugiej, dodać 8 razy 1, dodać 3. Czyli tutaj r będzie równe, ja to może napiszę tutaj na dole, 14 dzielone na 4 razy 1, dodać 8, dodać 3. Czyli dla pierwszego wyrazu ciągu różnica będzie następująca. 4 dodać 8, dodać 3. No i tutaj oczywiście sobie zrobimy redukcję. W liczniku pozostaje nam 14, natomiast w mianowniku mamy 4 plus 8, to jest 12 plus 3, to jest 15. Czyli oznacza to, że dla pierwszego wyrazu tego ciągu różnica wynosi 14 piętnastych. I teraz popatrzmy sobie, jak będzie wyglądała różnica dla drugiego wyrazu ciągu. Tutaj r będzie równe 14 dzielone na 4 razy 2 do potęgi drugiej, dodać 8 razy 2 i dodać 3. Czyli to będzie równe 14 dzielone na 4 razy 4, dodać 16 i dodać 3. Więc r tutaj będzie równe 14 dzielone na 16 plus 16 plus 3. Czyli 14 dzielone na 16 plus 16 to jest 32 plus 3 to jest 35. Czyli zwróć uwagę, że ta wartość znowu jest inna niż w przypadku pierwszego wyrazu ciągu. Czyli jeżeli tutaj byśmy sobie dalej liczyli r dla trzeciego, czwartego, piątego i dalszych wyrazów tego ciągu, to by się okazywało, że r będzie za każdym razem miało inną wartość liczbową. Co oznacza, że r jest uzależnione od n. Od n, czyli od pozycji danego wyrazu w ciągu, czyli nie jest tutaj r wartością stałą. A skoro r nie jest tutaj wartością stałą, to znaczy, że ciąg, który jest opisany tym wzorem, nie jest ciągiem arytmetycznym.